Książki pod lupą. O nowej książce Małgorzaty Szejnart rozmawiają Barbara Burger i Weronika Wakulska. W dzisiejszej audycji chciałyśmy porozmawiać o najnowszej książce, najnowszym reportażu redaktor Małgorzaty Szejnert. Ta książka jest historią o Polesiu, Usypać góry, historię z Polesia. Jak podobał ci się ten reportaż? Bo on miał specyficzne tempo. Mimo, że Małgorzatę Szejnert uwielbiam, to czytało mi się to bardzo ciężko. Myślę, że to jest książka, do której trzeba mieć dużo cierpliwości i raczej trzeba czytać ją powoli. To jest taka powolna narracja, która pozwala człowiekowi się zatrzymać, zastanowić. Do mnie ta powolna narracja nie za bardzo przemówiła. Czytałam z nią wywiad, w którym ona przyznaje, że nie ma już tyle siły do zawodu reportera co kiedyś, że nie ma też już tyle odwagi, że czasami trochę boi się podejść do kogoś o coś spytać. To już jest jednak jakieś zmęczenie materiałów. Wydaje mi się, że Małgorzata Szejnart nie do końca potrafi dokonać jakiejś sensownej selekcji całego zebranego materiału, a zebrała go bardzo dużo. Momentami zostajemy tak zarzuceni całą masą faktów, które w zasadzie do niczego nie prowadzą. One nie mają do niczego prowadzić. One nie są konsekwentne dla całej fabuły i dla całej narracji tego reportażu. Z nich tak naprawdę nic nie wynika. Są traktowane bardziej jako ciekawostki, no ale może już nie narzekajmy, tak? Tylko porozmawiajmy, jak są sami Poleszucy tam opisani, bo to są Poleszucy. Sam teren Polesia to jest Białoruś, Ukraina i częściowo Polska i Rosja. Mamy tam taką dosyć specyficzną mozaikę i językową, i kulturową, i religijną. Faktycznie ci ludzie są ciekawi w sposobie myślenia o różnych rzeczach. Te wsie to są jakieś specyficzne mikroświaty. Tym się trochę zaczyna ta książka. Takimi odchodzącymi światami, właśnie te jakieś wsie, w których pozostały już same kobiety, bo też mężczyźni już wymarli. I to jest właśnie ten klimat, którego ja oczekiwałam. Natomiast wydaje mi się, że czytamy jednak reportaż napisany przez kobietę, która jest 50 lat od nas starsza. I ona próbuje rozprawić się z takim mitem kresów, magicznej krainy, którą sobie wyobrażamy jako te dworki, jako jakiś raj utracony, podczas gdy dla mnie to jest po prostu Białoruś. Wolałabym solidny wstęp historyczny od tej całej historii o Amerykance, która przyjechała tam i badała to na początku XX wieku. Ta historia tej Amerykanki. Mi się wydaje, że ona mogłaby nas porwać, jeśli to by się jakoś zaczęło od jakiegoś wstępu. A tu zostajemy tak trochę rzuceni od razu w jakąś historię jakiejś konkretnej osoby, kiedy my jeszcze do końca nie wiemy, o co tu chodzi. Dlatego historia tej pani Boy może nie do końca jest porywająca, nie jest nawet dla mnie jakąś wielką ciekawostką, no bo to się zdarzało, że ludzie z Ameryki gdzieś tu sobie błądzili. Moim zdaniem jest to wada tej książki, że jest zachwiana ta chronologia. Dla mnie na przykład bardzo ciekawy był ostatni rozdział, w którym opisana jest dosyć ciekawa współpraca szwedzko-białoruska. Taka współpraca literacka, gdzie organizowane są wspólne wieczory literackie i jak do tego doszło w ogóle. Ta historia dla mnie mogłaby być pierwszą historią, bo ona się zaczyna od tej współczesnej Białorusi. I od tego można by powoli iść do historycznej Białorusi. W tej książce są takie momenty, które są po prostu super, takie momenty jak iskry, że nagle się coś rozpala, ty już też się rozpalasz, bo zaczyna ci się podobać, widzisz, tak to jest, co? Ja chcę teraz w tym momencie uczestniczyć do końca książki, a to mija. I tak samo było w tej opowieści o kołtunach, która wiem, że ci się bardzo spodobała. To był taki mikrorozdziałik, który rzeczywiście był taką iskierką. Było takich momentów kilka, na przykład, kiedy ona mieszkała w pokoju hotelowym i w jakiejś bardzo porannej godzinie rozległo się pukanie do drzwi i jedna z osób, z którymi tam współpracowała, wywlekła ją za przeproszeniem z tego pokoju, powiedziała, że już wychodzimy, szybko biegniemy. Dlaczego? Bo było ciekawe wydarzenie, na które warto było iść i warto było zrobić tam rozmowę, to związane z zielonoświątkowcami, ale więcej nie zdradzę. W każdym razie to są takie iskry i dlatego szkoda jest tej książki. Więc właśnie, nie mogę jednoznacznie
ani polecić, ani odradzić czytania tej książki, bo ona jest bardzo nierówna. Po prostu są te momenty, jak powiedziałaś, które są rewelacyjne, a potem nadchodzi 50 stron dłużyzny. Bardzo mi się podobała jeszcze jedna rzecz i to właśnie wynika z jej doświadczenia i z jej mądrości. Chodzi mi o to, jak ona podchodziła do ludzi. Każdego traktowała absolutnie poważnie. Nieważne, o czym by mówili. Nieważne, jakby to było proste, odmienne od tego, co się ogólnie uważa. Ona taką fajną rzecz powiedziała, że mieszkańcy Polesia są gorzej od nas ubrani, mniej elokwentni, zmęczeni, czasem niezdarni. Od razu odzywa się gotowość do myślenia o nich jako gorszych. Trzeba się tego strzec. Droga do Kudrycz kończy się przed wioską, a potem ostro skręca na południe. Uciekła, ocenia Vital. Dalej nie da się jechać grząsko. Vital wzuwa gumiaki. Zabrał i dla mnie. Tam, gdzie droga dochodzi i skąd ucieka, wydeptano i wyjeżdżono błotnisty placyk. Widać z niego tylko jedną chałupę za płotem, w zachwaszczonym ogródku, żółtą jak niedawno mijane pole rzepaku, z dwiema tablicami przy drzwiach. Na większej napisano: Dom usług socjalnych. Na mniejszej: Was obsługuje sklep samochodowy, poniedziałek, czwartek, 12:20, 13:20. Chatki strzeże potężna zasuwa, zamknięta na wątłą, zieloną kłódkę. Dwie schludne kobiety w walonkach, siedzące przed domem, nie mają pojęcia, kiedy bywa otwarty. Przyszły, bo chciały zrobić zakupy w sklepie samochodowym, ale ktoś powiedział, że ławki dzisiaj nie będzie, bo złamała oś. I musi to być prawda, bo ciągle jej nie ma. Ławka to mały sklepik albo stragan spożywczy. Kiedy samochód dostawczy opuszcza klapę, zamienia się w ławkę. Pytamy, którędy do wioski. Gdzie jest ulica, ta, którą opisał Wernicz? Patrzą po sobie zdezorientowane. Pytamy, ile domów jest we wsi. Teraz one pytają. Żywych czy martwych? Żywych, w których ktoś mieszka. 8 chyba będzie. Policzyły na palcach i potwierdziły. A ilu jest ludzi, mężczyzn i kobiet? Ludzi będzie 12. Same kobiety, stare jak my. Nie były zgodne, porozumiały się i uzupełniły. Ale z nimi synów będzie ze 3. A młodzież? Spojrzały na nas z wyrzutem, a potem zaczęły chichotać. Jaka młodzież? Jaka? Wyjaśniły, że starych mężczyzn nie ma, bo mężczyzna szybciej umiera, a wszystko, co młodsze, wyjechało do miasta. Tych 3 synów też, ale im się nie udało w mieście. Mało robili, wódkę lubili i przyjechali do matek, bo matka nie przegoni, tak jak żona. Matki pracowały w kołchozie, są zaopatrzone. Ci, którzy się nie rozpili, nigdy tu nie wrócą i nawet nie chcą odwiedzać. Jak tu się żyje? Żyć można, powiedziały pogodnie. Ławki dzisiaj nie ma, ale przyjedzie, wszystko można kupić. Chleb, mąkę, sól, cukier, makaron, olej i śmietanę. A jak chcesz cukierków, to możesz zamówić, przywiozą. Jest drewno na opał. Tych starych płotów tu nie brak. Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Barbara Burger i Weronika Wakulska. Realizacja Paweł Pękalski. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie. Adres redakcji: Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02, 382, Warszawa. Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie. Strona internetowa madeformusic.pl. Do usłyszenia.